Hello 3210. Dzisiaj Wam pokażę taki polski sposób, jak można w kawiarce, w ekspresie ciśnieniowym na kapsułki Dolce Gusto Nescafé zrobić kawę przy pomocy kapsułek Nespresso. Ja wiem, że niektórzy mają takie ekspresy, niektórzy mają nawet i trzy ekspresy na różne kapsułki w domu. Ja również, ale z lenistwa, że w jednym miejscu mam na przykład przy stoliku nocnym. Teraz w kuchni akurat prezentuję, ale przy stoliku nocnym mam Dolce Gusto, to zastosowałem taki reduktor. Żywica epoksydowa, można to zrobić, wytoczyć z teflonu. Wkładamy kapsułkę. Taka specyfikacja. Nespresso, te Dolce Gusto Intenso mają dziurkę. Natomiast te Nespresso klasyczne, one nie mają dziurki, w związku z tym przygotowujemy najpierw dziurkę. Ok, udało nam się tutaj, ponieważ filmuję jedną ręką, to tylko pokażę, że robimy dziurkę nożem na przykład. Przygotujemy sobie bezpośrednio przed kawą. No i co? No to trochę wymaga takiej zabawy, wiadomo, no, nic nie jest proste. Po prostu z żywicy odlewacie taką formę, nie na środku starej kapsułki. Musicie mieć starą kapsułkę z Dolce Gusto. Ściągamy to, wysypujemy tą kawę ze środka po zużyciu i robimy taką z żywicy taki odlew. I pamiętajcie, że wkładamy, po pierwsze przebijamy kapsułkę Nespresso. Tutaj i wkładamy ją do tego dozownika od tej strony, żeby była bliżej tej strony, ponieważ tu nie wiem, czy będzie widać. Zaraz cholera, bo mi okulary spadły. No widzicie, iglica jest bliżej. Iglica jest po prostu bliżej, w związku z tym warto to zrobić tak, jak powiedziałem. Wkładamy do naszej maszyny, zamykamy. Musimy ją dobrze ułożyć, żeby nam się to wszystko udało zamknąć, wiadomo. Sobie muszę pomóc drugą ręką. Dokładamy, specjalnie daję przezroczystą, żeby było widać efekt kawy. No i jedziemy z tym koksem, wiadomo. I mamy normalne Nespresso, wiecie. Nam się na pościankach leje, bo to trzeba naprawdę dopracować i uszczelnić. Jak widzicie, można, Polak potrafi. Ważne jest, pamiętajcie, to, żeby to zrobić w miarę szczelnie. Ja to zrobiłem tak w cerach poglądowych, na pewno macie większe możliwości techniczne. W każdym razie można w Dolce Gusto zaparzać małe, można bez problemu. Oczywiście każdy z Was może to zrobić albo z żywicy, można też zrobić przy pomocy kleju termicznego to wypełnienie tej poprzedniej kapsułki Dolce Gusto, ale działa i cieszymy się kawą. Czasem ktoś może mieć kawę od kogoś właśnie w tych kapsułkach, a w związku z tym można tak się w ten sposób trochę, to jest taka trochę wariacja, trochę zabawa, jak to z kawą bywa. Serdeczności, pozdrowienia, mówił do Was Star TV. Zawsze można robić różne zabawy. Siema! Pozdrawiam oczywiście wszystkich znajomych. Pozdrowienia dla Żanety. Siema!